Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, mówić o różańcu wydaje się, że już wszystko o nim powiedziano. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, może jeśli go nawet go nie odmawia, żeby go nawet nie miał w ręku, w kieszeni, w samochodzie, w torebce. Raczej trudno sobie taką osobę wyobrazić. Niemniej jednak ja zapraszam was, by pochylić się nad tematyką różańca poprzez to, co nam daje Matka Boża w Fatimie, a dokładnie jeszcze przez te słowa, które kieruje do nas Łucjan, ta najstarsza z trójki dzieci. Bóg chce się Tobą posłużyć. Matka Boża w Fatimie się przedstawiła jako Matka Boża Różańcowa i dała różaniec. Mówiła: codziennie odmawiajcie różaniec. I w tym duchu wzrastała ta mała Łucja. Wcześniej, zanim jeszcze spotkała Matkę Bożą, rozmawiała z nią, różaniec był treścią jej życia. To było coś normalnego. Dzieci wychodziły paść owce i co robiły najpierw? Odmawiały różaniec. Żyły cały czas w klimacie różańca. I tak można by powiedzieć, co jeszcze można więcej? Zatem pozwólcie, kochani, od takich kilku słów, które wypowiedział cennych myśli święty Maksymilian Maria Kolbe. Mówiąc o maryjności. Bo czasem rodzi się, kochani, taka pewna wątpliwość, jak to jest. Centrum było, jest i będzie tam, gdzie jest Najświętsza Eucharystia. Jezus. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia duchowego. Maryja, różaniec. Czasem są różne wątpliwości. Stąd kilka jego myśli. Bóg, Pan Bóg nie tylko wie i może, ale szczególnie przez niepokalaną czyni to, co najlepsze dla Ciebie i dla innych. Kochani, Bóg w swojej wszechmocy nie ma żadnych granic. A wybrał kilkunastoletnią dziewczynę w Nazarecie. I od jej słowa uzależnił całe dzieło zbawienia. Nie musiał, ale skoro uczynił, to Bóg w swojej mądrości chce nam dać coś, co jest pewną podpowiedzią, jak iść, jak żyć. Dał nam Maryję. Wybrał ją. Nie ma cenniejszego daru jak Jezus, jak Bóg, a dał go przez Maryję. Gdyby nie jej fiat, Bóg nie stałby się człowiekiem. Nie dokonałaby się ofiara na krzyżu. Nie byłoby Eucharystii. To, co mamy najcenniejsze, największą świętość, dał przez Maryję. Bóg nie tylko może i wie, ale właśnie przez niepokalaną dał to, co najlepsze dla Ciebie i innych. Dał samego siebie, akurat przez człowieka. Nie możemy usunąć Maryi z horyzontu naszej wiary. Gdyby nie Maryja, nie byłoby Jezusa, tego, którego my znamy dziś, Syna Bożego, który przyjął ciało i złożył na ofierze dla naszego zbawienia, na krzyżu. Niepokalana wielu uczyniła świętymi, wszystkich, co do niej się uciekali. Brak nabożeństwa do niej jest złym znakiem. Kochani, tu nie chodzi, by kogokolwiek oceniać, weryfikować, sprawdzać. Ale coś w tym jest. Nawet w takim wychowaniu, znów to jest taki może trudny temat, ale zwróćcie uwagę, jeśli dziecko nie ma matki, to chociażby ojciec całe serce oddał, to tam czegoś będzie brakować. To jak się czasem wejdzie do mieszkania i tam nie ma kobiety, mężczyzna żyje sam albo zmarła żona, tam od razu widać po wystroju, po wszystkim, tam brakuje tego ciepła, subtelności. Brakuje tej niewieściej dłoni, serca, tego dopieszczenia pewnych rzeczy. Podobnie jest w naszym sercu. Bóg nam dał matkę. I to jeszcze, jak tu powtarzam cały czas, w swoim testamencie, kiedy umiera. Potrzebujemy matki. I oto brak nabożeństwa do niej jest złym znakiem.
Stąd jak ktoś gdzieś jak będzie akcentował tą pobożność, każdy ma tu dowolność absolutną. Ale jeśli stronie, dla niego maryjność jest jakoś, przeszkadza mu, czy ma z tym jakiś problem, nie jest to dobry znak. Ona nie może być na pierwszym miejscu, nie musi być na pierwszym miejscu, ale jeśli ja ją kwestionuję jako maryjność, czy pewną pobożność, obecność Maryi, jeśli mi ona całkiem gdzieś jest tu niepotrzebna, to jest, nie jest dobry znak. Ja sobie uświadomiłem te słowa, kochani, kiedy miałem okazję być w czasie modlitwy, egzorcyzmu i widziałem, jak taki prosty kapłan, już sędziwy, który naprawdę zajmuje się tym pomocą ludziom uwikłanym, uzależnionych, zniewolonych wiele, wiele lat, on po prostu wyciągał różaniec i odmawiał. Ja się dziwiłem, no przecież zło tylko można usunąć mocą Boga. On brał różaniec. Jedną część, drugą, trzecią odmawiał. Aż krępowałem się go spytać. No mówię, to różaniec ma większą moc od Jezusa? I on mówił, nie. Tylko różaniec pozwala zweryfikować. Zło potrafi uszanować, uniżyć się przed majestatem Stwórcy. Pycha złego jest w stanie ukorzyć się, przygryźć język i się nie odzywać, ukorzyć swoją pychę przed majestatem Stwórcy, ale nie wytrzymuje przed stworzeniem, że oto Maryja go pokonała. Człowiek, stworzenie, kobieta, jego pycha to nie wytrzymuje. I dlatego czasem różaniec jest taką prostą weryfikacją, co jest w duszy tego człowieka. Brak nabożeństwa do niej jest złym znakiem. Zbliżając się do niepokalanej, zbliżamy się przez to samo wzajemnie do siebie. Kiedy dusza zaczyna się oddalać od niepokalanej, odbija się to w miłości wzajemnej. Kochani, ja nie jedno małżeństwo poznałem. Kiedy jak przyszedł kryzys, sięgnęli po różaniec, po taką obecność przy Maryi i nagle ta obecność Matki coś sprawiała w sercu. Jakoś ta skorupa zaczęła się kruszyć. Brak matki, niezależnie jakie będzie serce ojca, będzie jakaś szorstkość. Nie będzie tam klimatu jakiejś takiej subtelności, serca, miłości. Chociażby chciał ojciec całe serce oddać. Tak jest w rodzinach czasem. Ale jeśli jest matka. Tak samo i tutaj, jeśli my, kiedy się dusza zaczyna oddalać od niepokalanej, stroni od matki, tak jak w rodzinie, jeśli dzieci gdzieś od matki stronią, tam nie ma jedności w rodzinie. Czasem można być w szorstkich relacjach do ojca, ale jak już dzieci stronią od matki, to ta rodzina jest rozbita, podzielona, obca sobie. Ale jeśli matka, jej imieniny, jakieś święto gromadzi wszystkich przy mamusi, od rosołu czy jakiegoś ciastka począwszy, jeśli matka gromadzi, to coś w sercach tych dzieci jest innego. To podobnie z Maryją. Jak ona jest moją matką, to gdzieś ona otwiera serca na siebie nawzajem. Jesteśmy razem we wspólnocie, ale jakoś inaczej, bliżej, bo łączy nas Maryja. Ciepło jej miłości. Kiedyż to będzie, pyta święty Maksymilian. O mamusiu moja niepokalana, że staniesz się królową wszystkich i każdej duszy z osobna. Kiedyż wszystkie dusze na całej kuli ziemskiej poznają dobroć i miłość serca Twego ku nim. Kiedyż każda dusza odwdzięczy Ci się gorącą miłością i to nie tylko przelotnym uczuciem, ale oddaniem Ci całkowitym swej woli, byś Ty sama rządziła w sercach wszystkich i każdego z osobna i mogła ukształtować je na wzór przenajświętszego serca Twego Syna, uszczęśliwić, ubóstwić. Kiedyż to będzie? Kochani, my znamy odpowiedź. Święty Maksymilian pyta, a my znamy odpowiedź. Matka Boża w Fatimie nam mówi, kiedyż to się stanie? Jeśli ludzie spełnią me pragnienia, me życzenia, moją prośbę, wtedy się to stanie.
Nadejdzie triumf niepokalanego serca. To, co zapowiedziała Księga Rodzaju. Niewiasta, jej potomstwo zmiażdży głowę węża. Oto Apokalipsa, ostatnia księga, ukazuje niewiastę obleczoną w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. To się stanie. Kiedyż to się stanie? Jeśli ludzie spełnią to, co prosi Maryja jako matka. Jedną z próśb, kochani, i tak na to spójrzmy. Jedną z próśb to jest prośba dotycząca różańca. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby nastąpił pokój na świecie i koniec wojny. Chcę, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko ona może te łaski uzyskać. Zobaczcie, kochani, jakie padają słowa w treści orędzia z Fatimy, z ust Matki. Zobaczcie, jaka jest owocność. Ale zwróćcie uwagę na jedno słowo, kochani. Bo często się mówi, Matka Boża w Fatimie prosi o różaniec. To nieprawda. Matka Boża w Fatimie prosi o codzienny różaniec. A tu zupełnie o coś innego chodzi. Nie, że czasem po niego sięgnę. Prosi o codzienny różaniec. Dziecko ma rozmawiać z matką nie od przypadku do przypadku. Jak od przypadku do przypadku rozmawia, to nie jest chyba dobrze. Dziecko ma rozmawiać codziennie. Jesteście matkami. Gdyby wasza córka, syn przechodziła przez kilka dni, nawet nie powiedziała dzień dobry, mamusiu, kto z was by zachowywał się spokojnie? Zośka, Maryśka, język ci usechł? Co się dzieje? Coś podobnego jest tutaj, kochani. Poczuć potęgę tej modlitwy trzeba robić tak, jak wskazuje ten, kto jest źródłem. Czasem sięga się po różaniec. On jest nudny. Niektórzy mówią, ta monotonia, to samo w kółko. To, co mówi ta mała Łucja. A ty to co? Jak oddychasz, to nie robisz wdech i wydech? I tak w kółko, nie nudzi ci się? A słońce wstaje i zachodzi i tak tysiące lat. I co, to nie jest nudne? Zamykasz oczy, otwierasz, zamykasz, otwierasz. To nie jest nudne? Pory roku się zmieniają i tak w kółko, to nie jest nudne? Taki jest świat. Albo inaczej, kochani. Która dziewczyna nie chciałaby, by jej chłopak powiedział, że ją kocha? Tylko raz i już wystarczy na 100 lat, nie trzeba więcej? Nie chciałaby tak, a jeszcze raz, a powtórz, wiesz, powtórz, tak, tak miło. Nie chciałaby. Raz tylko, dwa, trzy, pięć, czy więcej. A za rok by nie chciała? Też. Każdy by chciał. A matka by nie chciała usłyszeć od dziecka, mamusia, cię kocham? Tylko raz w roku? A tak może częściej? Nie byłoby to miłe? To będzie nudne? Nie będzie nudne. Bo to jest piękne. I coś podobnego, kochani, jest w tym. Żeby poczuć ten klimat tej modlitwy, kochani, trzeba w nią wejść. Tak i z lekami. Jak ktoś by wziął antybiotyk, tylko ma go stosować według wskazań lekarza przez 3 dni, nie wiem, 3 razy dziennie, a wziął go wszystko naraz. Będzie dobrze? Wołajmy pogotowie, bo zaraz coś się będzie działo. Trzeba zrobić tak, jak jest przepis. Nie od przypadku do przypadku, nie od czasu do czasu. Tylko jeśli chce się wejść w ten klimat tej modlitwy, trzeba zrobić nie 10 różańca. Różaniec to jest 5 tajemnic. To wyzwanie podjąć. Wtedy coś się otwiera. Kochani, nigdy, tak jak i w relacji, jak się poznaje chłopak z dziewczyną, która zostaje jego przyszłą żoną nawet, od pierwszego spotkania nie wszystko jest jasne. Mnóstwo wątpliwości, pytań. Ale z każdym spotkaniem, z każdym kolejnym coś się otwiera w sercu. To jest ta albo nie ta. To jest ten albo nie ten. Tak samo i ta modlitwa, kochani. To jest coś podobnego.
Jeśli codziennie odmawiasz różaniec, powoli, powoli coś się zmiękcza w sercu. Wyjedź za granicę, nie rozmawiaj ze swoim przyjacielem rok, dwa, pięć. Jak przyjedziesz, od razu będziesz miał 1000 tematów z nim. Nie. Trzeba się oswoić. Jedno spotkanie, kolejne. I nagle się znów rozpoczyna ten dialog, że nie trzeba słów, tylko się rozumiemy już nawet spojrzenie. Ale trzeba czasu. I tu podobnie. No rozpocząłem, wie ksiądz, ale tak dwa dni już mi się znudziło. Matka Boża nie mówi rok, tydzień. Mówi codziennie. Codziennie. Ale zobaczcie, już nie wnikamy głębiej, ale jakie są owoce tego. Kiedy to dzieci mówią w Fatimie, nikt w to nie wierzy. Te słowa padają, kiedy trwa pierwsza wojna światowa. Ludzie się głowią, co zrobić, żeby zakończyć tą wojnę. Nikt nie wie co. A przychodzi Maryja i mówi, odmawiajcie różaniec. Nikt w to nie wierzy. To dzieci same, kochani, z tego, co jest w treści orędzia zapisane, wynika, że trójka dzieci wyprosiła koniec wojny. To Matka Boża mówi właśnie, to wy, chcę, żebyście nadal, wy, to są słowa do trójki dzieci. Wy odmawiajcie. Skoro nie wierzą, to wy odmawiajcie i wiedzcie, wnet wojna się skończy i wnet wojna się kończy. Co znaczy być posłuszny? Jeśli to jest wola Boga. Jeśli to jest droga Matki, którą Bóg na krzyżu ustanawia nam jako pomoc, to zrobić to, o co prosi. Zaczyna coś inaczej funkcjonować. Ale kochani, zwróćcie uwagę, gdyby od razu coś przyszło, to jest straszna pokusa. Gdyby od razu przyszło coś dobrego, jakiś znak, jakaś łaska, od razu, to by nas to zniszczyło. Bo byśmy, a teraz odmówię sobie, 5 różańców będę miał taką górę łask. A ja się targnę cały miesiąc, to już w ogóle się w kościele nie zmieszczę. To byłaby straszna pokusa, której byśmy ulegli. Dlatego Bóg daje ci drogę. Nie wiesz, czy to będzie za tydzień, za rok. Nie wiesz. Ale musisz u początku zaufać Matki. Matce ona prosi, odmawiam codziennie. Idę Twoją drogą, Matko. Dlaczego różaniec? O tak kilka takich myśli, kochani. Jak myślą dzieci, potem już jako siostra zakonna, Łucja, jak ona to jakby rozważa? Dlaczego różaniec? Jaki był powód, dla którego nasza Pani poleciła nam odmawiać codziennie różaniec, a nie zaleciła chodzić każdego dnia do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej? Przecież Eucharystia jest źródłem i szczytem, prawda? Matka Boża mówi o różańcu. Odnośnie do postawionego wyżej pytania sądzę, że Bóg jest Ojcem i jako Ojciec dopasowuje się do potrzeb i możliwości swoich dzieci. Bóg ma na nas wzgląd. Zobaczcie, jak On jest delikatny. Wie, co dziecko może. Wymaga to, tego, co może dziecko uczynić. Otóż gdyby Bóg za pośrednictwem naszej Pani prosił nas o to, byśmy codziennie uczestniczyli we mszy świętej i przyjmowali komunię świętą, musiałby z pewnością wiele mówić, a to dlatego, że dla tych małych dzieci nie było to możliwe. Z jednej strony ze względu na wielką odległość do najbliższego nawet kościoła, którym sprawowało się Eucharystię, z drugiej zaś dlatego, że ich codzienne zajęcia i obowiązki, stan zdrowia i tak dalej nie pozwalały im na to. Natomiast odmawianie różańca jest dostępne dla każdego, dla biednych i bogatych, mądrych i nieuczonych, wielkich i małych. Bóg pragnie tego, co możesz Mu dać. To są słowa odnośnie różańca nie tylko do nas, Polaków, gdzie w każdej świątyni tylko chcieć i można pójść na Eucharystię, ale to są słowa do wszystkich na kuli ziemskiej, gdzie Eucharystia jest marzeniem, chociaż raz w roku, żeby była. Ale są miejsca, gdzie jej nie ma w ogóle. Stąd Bóg daje to, co jest możliwe, jako dar, który cię uświęci, pomoże, wzbogaci, nakarmi twoją duszę. Niezależnie od tego, czy jest Eucharystia, czy nie. Dla niektórych jest niemożliwa, jest poza zasięgiem.
Ale różaniec jest dla wszystkich, dla bogatych i biednych, mądrych i nieuczonych, wielkich i małych. Kochani, nie łudźmy się, uczestniczyć w Eucharystii też trzeba się przebić przez pewien mur znaków, słów, symboli. Naprawdę ta biała hostia to Bóg. Żeby uczestniczyć owocnie w tej tajemnicy, kochani, tu potrzeba wielkiego wysiłku serca, duszy, wnętrza, żeby nagle przeżywać tą tajemnicę obecności Boga, żeby to aż nam serce biło, bo oto biała hostia, mój Bóg, On na mnie patrzy. To nie jest proste. Stąd Maryja prowadzi. Prowadzi do Jezusa. Pomaga. Tak jak dziecko do kościoła przeprowadzone, zobacz, to jest figura Pana Jezusa, a tu jest droga krzyżowa, a tam jest święty Maksymilian, a to jest anioł. Dziecko się uczy, wchodzi, nagle zaczyna ten kościół ożywać. On wie, co to są te znaki, obrazy. Skoro każdy z nas jako dziecko takie coś przeżył, to podobnie jest na drogach wiary. Matka prowadzi. Ożywia serce, żeby potem dojść do tej tajemnicy, która jest szczytem. A wleźć na szczyt, kochani, to kosztuje. Dlaczego codzienny różaniec? Skoro wszyscy potrzebujemy modlitwy, Bóg chce tego, abyśmy odmawiali jako pewien stały wymiar dzienny tę modlitwę, która jest zawsze w naszym bezpośrednim zasięgu. A więc to, co jest możliwe. Różaniec, który można odmawiać zarówno we wspólnocie, jak i prywatnie, tak w kościele przed Najświętszym Sakramentem, jak też w domu, w rodzinie lub zupełnie samotnie, zarówno w drodze, jak i podczas spokojnego przebywania na polu. Matka rodziny może go odmawiać, kiedy kołysze swoje maleństwo lub porządkuje mieszkanie. Każdy dzień ma 24 godziny, jakże to niewiele. Jeśli poświęcimy jeden tylko kwadrans życiu duchowemu, naszemu wewnętrznemu i zażyłemu spotkaniu z Panem Bogiem. Czy tak nie jest, kochani? Niektórzy mówią, księże, ja bym chętnie odmawiał, jak do pracy jadę, godzinę w korku stoję. No to czemu, stojąc w korku w samochodzie, nie odmawiasz różańca? Jeden pan mi się przyznał w przychodni w Łodzi. Jak słyszę, jak te panie narzekają, mówią o tych lekach, o chorobach, o co ich strzyka i boli. Mówi, kobiety, zmówmy różaniec, to z tego coś może będzie. Siedzimy, czekając do lekarza, godzinę, półtorej, dwie. To zmówmy może różaniec. Kochani, to są takie może przekorne uwagi. Ale coś w tym jest. Dzień ma 24 godziny. Czy znaleźć kwadrans na coś, co tak naprawdę zawsze jest w naszym bezpośrednim zasięgu. Zawsze możemy po niego sięgnąć. W samochodzie, w tramwaju, na poczekalni, gdziekolwiek. On jest możliwy. I Bóg tego wymaga. Zobacz, bracie i siostry. Czy codzienny różaniec rzeczywiście jest czymś niemożliwym? Codziennie to nie znaczy przy tym, iż ma to być tylko w kościele. Jak to jest, tak jak nasze życie, codzienne zajęcia, obowiązki toczą się w różnym czasie i miejscach, tak podobnie i nasza modlitwa może być tam obecna. To zależy już tylko od każdego z nas. Jeśli tak, to czy rzeczywiście kilka minut na codzienną modlitwę jest czymś niemożliwym? Różaniec nie wymaga od nas obecności każdego dnia w świątyni, co jednak jest konieczne, jeśli chcemy uczestniczyć we mszy świętej. Tak po prostu trzeba jak dziecko rozumować. Ale zawsze mieć to odniesienie, skąd ta prośba? To mówi mi matka. Jan Paweł II powiedział, największą troską niepokalanego serca Maryi jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi. Żebym się zbawił. Oto jest największy bój. I ta matka mówi, rozmawiaj ze mną codziennie. Oto jest to cały bój, który się toczy w sercu każdego z nas. Pamiętam słowa Łucji. To mówi ojciec, kardynał Tarcisio Bertone. Różaniec jest najpiękniejszą modlitwą, jakiej nauczyło nas niebo, bo ona prowadzi nas do lepszego poznania Boga i Jego zbawczego dzieła w Chrystusie. Kochani, my
odmawiając różaniec, rozważamy pewne prawdy, które prowadzą nas do głębi Eucharystii. Rozważamy konkretne sceny, fakty z historii zbawienia. Przywołujemy je, żeby potem to, co się tu uobecnia, głębiej przeżywać. Może to jeszcze jedno zdanie. To, co Łucja właśnie mówi. Gdyby tak nie było, gdyby różaniec nie był ważny, to nasza Pani nie zalecałaby go tak mocno. Dlaczego nie Eucharystia i tak dalej? Ona pokazuje, gdyby on nie był ważny, nie był owocny, to nasza Pani nie ciągle by o tym nie mówiła. Tak jak wy, kochani. Czy dziecko, czasem nie przypominacie, kochany bracie, córko, ucz się, weź kanapkę, odrób lekcję, ucz się, proszę cię. Ciągle czasem mówimy o tym, bo to jest ważne. Tak samo i tutaj. Łucja to tak prosto, jak dziecko. Skoro Matka Boża o tym ciągle mówi, ciągle przypomina, to musi być to ważne. Gdyby tak nie było, to Matka Boża od Gieczwału do począwszy, po Fatimę i tak dalej, nie mówiłaby ciągle w kółko o różańcu, gdyby nie był owocny, potrzebny, ważny. A skoro Gieczwałt, to tak może spuentujmy Gieczwałtem, kochani. Co znaczy różaniec? Tu w Polsce Matka Boża do nas mówi o różańcu. Jak mówi? Odmawiajcie codziennie różaniec. Czy księża powrócą z więzień? Tak. Tylko odmawiajcie różaniec. Czy wypędzeni zakonnicy powrócą do klasztorów? Tak. Tylko odmawiajcie różaniec. Czy chorzy zostaną uzdrowieni? Tak. Tylko odmawiajcie różaniec. Czy grzesznicy nawrócą się? Tak. Tylko odmawiajcie różaniec. Czy katolicy otrzymają zabrane świątynie? Tak. Tylko odmawiajcie różaniec. W jaki sposób ludzie mogą być uwolnieni od złego? Przez modlitwę różańcową. Tu u nas, w czasie zaborów, kiedy nie było nadziei na niepodległą Polskę, odmawiajcie różaniec, a będzie Polska. Trzy razy dziennie mieszkańcy Gieczwałdu zbierali się na miejscu objawień, aby odmówić cały różaniec. Na Warmii przyjął się zwyczaj odmawiania różańca w rodzinach. Skutek był wprost zadziwiający. Pierwszym nadzwyczajnym owocem był zanik pijaństwa. Szerzyło się ono wówczas, niszcząc życie moralne i fizyczne Polaków. Nastąpiło także w szybkim czasie odrodzenie życia religijnego. Liczni grzesznicy nawracali się, protestanci przechodzili na katolicyzm. Wśród młodzieży można było zaobserwować nawrót do czystości życia. Wiele dziewcząt i chłopców wstępowało do zakonów. Często przystępowano do sakramentów świętych. Umocnieni przez Matkę Bożą Polacy zachowali wiarę w czasie prześladowań i doczekali się zapowiedzianej przez nią wolności. Kochani, codzienny różaniec. Jest to wielkie wyzwanie. Ale żeby poczuć jego głębię, jego ciepło, miłość Matki, trzeba przełamać ten początkowy opór, skorupę, niechęć. Bo jeśli lekarstwo jest skuteczne, na początku zawsze jest gorzkie, wstrętne, niedobre. Ale jeśli jest owocne, pożyteczne, efekt będzie zadziwiający. Odmawiajcie codziennie różaniec. Tak prosi Matka. Nie zapomnijcie o tym. Przy wyjściu będą foldery wyłożone. Proszę je zabrać. To jest taki, troszkę będzie więcej w tym folderze niż ja mówiłem. Będzie to pewne ubogacenie, dopowiedzenie na temat różańca. Bóg zapłać za wasze zasłuchane oczy. Amen.